Dlatego też Aleksandra Carbonari w starym ubraniu z zabrudzonym węglem zdawał się być człowiekiem przeciętnym i prostym, jednak zawsze znajdował czas, aby swój umysł wzbogacić jakąś pożyteczną wiedzą, wytrwale studiował Pismo Święte, a czystością serca przewyższał wielu mieszkańców. Gdy zmarł lokalny biskup, wierni poprosili świętego Grzegorza, biskupa Neocezarei, aby mianował jego następcą. Święty długo zwlekał z decyzją, nie będąc przekonanym co do żadnego z proponowanych kandydatów. Oczekiwał na jakiś znak woli Bożej. Wielu mieszkańców narzekało, mówiąc przekąsem, że jeśli spośród tak dobrych kandydatów nie wybrał nowego biskupa, to zapewne zostanie mu górnik Aleksander. Gdy padło to imię, Grzegorz zapragnął spotkać się z nim. Po rozmowie stwierdził, iż z powodu mądrości i czystego serca jest najbardziej godnym ze wszystkich do zajęcia katedry biskupiej i spełnił pokładane w nim nadzieje. Wspominam, że także dzisiaj świętą Filomenę, męczennicę, tak określano, nie dość jasno rozpoznane szczątki niewiasty, które w 1802 roku ekshumowano na cmentarzu Pryscylii przy dawnej Via Salaria, ponieważ we wgłębieniu grobu odnaleziono ampułkę. Sądzono, że chodzi tu niewątpliwie o męczennicę. Odpowiednio zinterpretowano też inskrypcję odnalezioną na ceramicznej tabliczce dachówce, inaczej Lumena Pax Tecum Fi. Jeden z proboszczów diecezji nolańskiej zabrał w 1805 roku relikwie do swojej parafii i od tego czasu zaczęły działać się rzeczy przedziwne. W latach 1824-36 stawiennictwu świętej przypisano wiele nagłych uzdrowień, które zwróciły uwagę Leona XII. Bardziej dyskusyjną okazała się w 1833 publikacja, w której siostra Maria Ludwika od Jezusa nakreśliła biografię Filomeny. Wywodziła się ona rzeczywiście z rodziny królewskiej, była Greczynką. Zanim została męczennicą, ręki odmówiła samemu Dioklecjanowi. To nie zahamowało rozwoju kultu. Grzegorz XVI zaproponował oficjum i mszę ku czci świętej. W 1836 roku w Mugano, gdzie spoczywały relikwie, uniknięto epidemii cholery, która zniszczyła okolicę. W rok później święty Jan Wianny poświęcił Filomenie ołtarz i obrał ją za patronkę swych duszpasterskich inicjatyw. Papież Pius IX przypisał świętej uleczenie z epilepsji, która go w młodości nawiedzała. Odprawił w 1849 mszę świętą w Mumianiu, a Pius X rozczynił na całym kościół arcybractwo założone ku jej czci. Dzisiaj także wspominamy świętego Piotra Fabera, jezuitę, urodzony w 1506 roku. W Saint-Jean zmarły w 1546. Ojciec święty Franciszek z pochodzenia go oczywiście beatyfikował. Był z pochodzenia Sabałtczykiem, wychował się w rodzinie wieśniaczej, ale to nie to, że to jest tylko pokazywanie kawałek ręki. W roku 1525 o co innego chodzi? Chodzi o to, że to się stąd wywodzi. To przeszło taką drogę, taką ewolucję i to zagadywanie, zakrzykiwanie nic nie da. Spotkał pogański zwyczaj. 15 lat Ignacego z Loyoli. To nie o to chodzi, że Janek Witek coś z czasem wróci się i zapomni, to musi usiąść. To chodzi o to, że to, że on musi usiąść, to pod jego kierunkiem odprawił lekcje. I tu dalej możemy czytać bardzo ciekawe życie od świętego Piotra Fabera. Jeżeli również ty to wiesz, wspominamy Rufina z Asyżu, to biskup Baroniusz, opierając się na błędnym zapisie, umieścił pod dniem 30 lipca oraz 11 sierpnia dwóch Rufinów. Jeden miał być biskupem Asyżu, drugi biskupem Marsji. W rzeczy samej chodzi o tę samą postać. Wspominamy także dzisiaj też świętą Zuzannę, dziewicę, męczennicę. Ona była, jak to zwykle, związana z rzymskim cmentarzem, ale z tytułem kościoła położonego w pobliżu Term Dioklecjana. W VI wieku nazwano go zresztą kościołem świętej Zuzanny. Wtedy też lub nieco później powstała legendarna pasja, według której córką kapłana Gabiniusza, bratanicą papieża Kajusa oraz krewną Dioklecjana śmierć poniosła dlatego, że odrzuciła rękę cesarskiego syna. Stało się to w domu, który przylegał do domu tego ostatniego. Miało to tłumaczyć starożytną nazwę Statio ad Duas Domus. I wspominamy świętego Guageryka, biskupa, świętego Ekwicjusza, opata. Jego świętości wypisywał świadectwo papież Grzegorz Wielki. Wspominamy świętego Tyburcjusza, męczennika,
syna prefekta Rzymu, który właśnie oddał życie za wiarę w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. A więc mamy bardzo dużo dzisiaj świętych i błogosławionych, którzy no, temu dniu patronują. Też warto też wspomnieć, że dzisiaj też pamiętna data, w 1264 roku papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała. I patrzymy jeszcze na kalendarz. Dzisiaj imieniny obchodzą Włodzimierz, Zuzanna, Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Ligia, Liria, Piotr, Rufin, Trimena, Tyburcja, Tyburcjusz oraz Włodzimir. Mene przyczyczenia Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Wielu, wielu łask potrzebnych Wam do życia chcemy życzyć. I oczywiście opieki świętych patronów. Dla wszystkich upominek muzyczny. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam. Istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja. Wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. Ta siejba ewangelizacyjna przez te 25 lat wydała już wiele owoców, ale przed nami jeszcze wiele pracy, wiele zadań. Przyszłość rodzin, rodziców również, dziadków, ojczyzny, kościoła, zależy od tego, jak będą wychowane dzieci, młodzież.
Podczas Światowych Dni Młodzieży zobaczyliśmy piękną młodzież, która zadała kłam propagandzie, że młodzież jest zła. Taka młodzież to wielka nadzieja dla Kościoła, Polski i świata. Czy nie chcielibyście, żeby wszystkie dzieci, również wasze dzieci, były właśnie takie? Cieszy też bardzo młodzież kochająca Pana Boga i Polskę. Niejednokrotnie ta młodzież jest nazywana przez zorganizowane lewactwo ksenofobami, nacjonalistami czy nawet faszystami. Często ta młodzież swoje poglądy, miłość do ojczyzny, do Polski na różny sposób manifestuje. Tej kochającej ojczyznę młodzieży, która pragnie dobra przyszłości Polski, mówimy: wchodźcie w politykę, by mądrze i z miłością służyć rodakom. Wskazał, że przygotowywana jest nowa ustawa, która będzie oparta o ustalenia komisji ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Na konferencji prezes PiS-u odniósł się także do doniesień w sprawie usunięcia tablic upamiętniających katastrofę smoleńską przed Pałacem Prezydenckim i ratuszem. To są działania, które przypominają mi to zbieranie tulipanów czy wrzucanie do śmietników płonących zniczy. To są działania o charakterze skandalicznym, skrajnie niemoralnym i takim całkowicie niemieszczącym się w polskiej kulturze. Ta nasza teza, że ta formacja, która jest znalazła się u władzy, jest formacją w jakiejś mierze obcą, tutaj się całkowicie potwierdza, bo jednak ludzie są różni, mają różne poglądy, można być lewicowcem, nawet skrajnym lewicowcem, można być prawicowcem, nawet skrajnym prawicowcem, ale jest pewna łączność, jeżeli chodzi o pewne reguły nie odnoszące się do polityki, a reguła odnosząca się do szacunku dla zmarłych, dla wszelkiego rodzaju uroczystości związanych ze śmiercią, powinny być wspólne. Wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak powiedział, że w przyszłym tygodniu stołeczny konserwator zabytków wyda decyzję o usunięciu z dziedzińca budynku przy Placu Bankowym głazu z tablicą ku pamięci byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ministerstwo Zdrowia przygotowało program dotyczący walki z niepłodnością. Małżeństwa starające się o dzieci będą mogły skorzystać z naprotechnologii, a nie in vitro. O sprawie napisał jeden z dzienników. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 uzyskał już pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Skierowany jest on przede wszystkim do małżeństw, jednak będą mogły z niego skorzystać również pary, które od ponad roku starają się o potomstwo, lecz wcześniej nie były diagnozowane w kierunku niepłodności. Program może pomóc nawet 1,5 milionom par zmagających się z niepłodnością. Europoseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, mówi, że opracowany przez Ministerstwo Zdrowia program jest kompleksowy. Dodaje, że od wielu lat naprotechnologia jest uważana za skuteczną metodę leczenia niepłodności. Naprotechnologia jest znana od wielu lat, skuteczna i bardzo, ale to bardzo, mówiąc dzisiaj takim wczesnym językiem, ekologiczna, czyli nie ingeruje niepotrzebnie, jak to była sytuacja in vitro, w organizm kobiety, bo to głównie chodzi o poddanie bardzo ciężkiej farmakoterapii, czyli leczeniu par z poważnymi lekami kobiety, a jednocześnie jest intensywne. Po trzecie, jest fizjologiczna, po prostu próbuje i bardzo często, bo jest to bardzo skuteczna ta metoda, próbuje po prostu przywrócić płodność, a nie zastąpić niepłodność jakimś tam inżynierią z użyciem technologii medycznej. Program zakłada również, że dokładną diagnostykę niepłodności gwarantować ma specjalistyczny sprzęt, w tym m.in. nowoczesne aparaty USG. Oprócz tego wojewódzkie ośrodki referencyjne mają edukować w zakresie rozpoznania i leczenia niepłodności. W ciągu 5 lat na leczenie niepłodności Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 102 miliony złotych. Przez Węgry, Słowację i Czechy przybywa do nas coraz więcej zboża. Rolnicy ostrzegają przed niekontrolowanym importem z Ukrainy. Chodzi głównie o pszenicę i kukurydzę. O sprawie napisał nasz dziennik. Według oficjalnych danych Polska jest atrakcyjna dla ukraińskich dostawców. W ubiegłym roku sprowadzono 172 tysiące ton zbóż, z czego 162 tysiące ton to kukurydza. Tymczasem zaledwie w ciągu pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku import ziarna z Ukrainy osiągnął 148 tysięcy ton. Rolnicy obawiają się, że niemal 1,6 mln ton bezcłowego kontyngentu przyznanego przez Unię Europejską Ukrainie trafi właśnie do Polski. Według gospodarzy tak duży import może negatywnie wpłynąć na ceny ziarna na rynku krajowym. Niekorzystnie odbije się również na transakcjach eksportowych. W związku z tym apelują do rządu, by zajął się sprawą.
mówi senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący MSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Nasze stanowisko jest, aby rząd przez swoje inspekcje bardziej kontrolował import jakościowy, ilościowy, żeby powstrzymać niekontrolowane typy osób, które mogły być zagrożeniem rynku. I to są nasze działania, które wskazujemy. Apelujemy też do rolników, żeby, jeśli nie muszą odstawiać wszyscy zboża w danej chwili, to żeby powiedzmy nie odstawiali jeszcze, bo kontrahenci w tej chwili wykorzystują moment, kupują zboże i nam odpowiadają wprost, jak rolnicy przestaną tyle wieść, że nie będzie tych kolejek, to nie będzie mogli wieść. Oni to już odbierają. Ten napływ z Ukrainy powoduje syndrom, że można kupić i oni wykorzystują ten moment, żeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że kontroluje sytuację na rynku zbóż. Chrystus jest prawdziwą bramą prowadzącą do zbawienia i przywracającą nas do nowego życia, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do Ewangelii według świętego Łukasza. Chrystus wskrzesza w niej młodzieńca w pobliżu miasta Nain. Ojciec Święty zaznaczył, że w tym wydarzeniu miłosierdzie przybiera imię wielkiego współczucia wobec kobiety, która utraciła męża, a potem jedynego syna. Papież mówi, że podczas tego roku jubileuszowego byłoby dobrze, gdyby pielgrzymi przekraczając drzwi święte bramy miłosierdzia pamiętali o tym wydarzeniu. Jest to brama spotkania pomiędzy bólem człowieczeństwa a współczuciem Boga. Pomyślmy o tym. Spotkanie pomiędzy bólem człowieczeństwa a współczuciem Boga. Przekraczając próg, dokonujemy naszej pielgrzymki do wnętrza miłosierdzia Boga, który podobnie jak martwemu młodzieńcowi mówi wszystkim: Tobie mówię, wstań. Pełne mocy słowa Jezusa, wstań. Bóg chce, żebyś wstał, żebyś się podniósł, żebyś stanął na nogach. Ojciec Święty wskazywał, że Matka Kościół wzorem Chrystusa, zwłaszcza w okresie jubileuszu, przyjmuje swoje dzieci, rozpoznając w nich życie dane przez łaskę Bożą. To na mocy łaski chrztu Kościół staje się matką, a każdy staje się jej synem. Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI. Zwracając się do Polaków, papież powiedział: Saluto i pellegrini polacchi. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przechodząc przez bramę miłosierdzia, niech każdy wie, że zbliża się do miłosiernego serca Jezusa. To On jest w istocie prawdziwą bramą prowadzącą do zbawienia i przywracającą nas do nowego życia. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Audiencję transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Hiszpańscy biskupi sprzeciwiają się ustawie dotyczącej dewiantów seksualnych. Chodzi o przepisy o integralnej ochronie przed dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu, uchwalone w ubiegłym miesiącu przez parlament. Księża biskupi z metropolii madryckiej wydali komunikat w tej sprawie. Podkreślają w nim, że ustawa opiera się na antropologii, która neguje różnicę płciową między kobietą i mężczyzną oraz cielesno-duchową jedność osoby. Tym samym, jak dodają, ustawa jest sprzeczna z prawem naturalnym oraz anuluje nauczanie Pisma Świętego i Kościoła. Biskupi podkreślają, że ustawa jest atakiem na wolność religijną i sumienie, na prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także na wolność nauczania oraz na wolność osób do kierowania swoim życiem, czy też proszenia o pomoc, także religijną. Partie, duże związki zawodowe, większość mediów oraz dużo firm chce narzucić ideologicznie jedno myślenie, które anuluje wolność i odwagę, by szukać prawdy o ludzkiej osobie w jej cielesno-duchowej jedności i różnicy płciowej. Prawnie narzuca się ideologię, w tym wypadku ideologię gender, i ogranicza wolność sankcjami i prześladowaniami, czytamy w nocie. Z Madrytu mówił ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Środowiska LGBTI zapowiedziały, że pozwą biskupów do sądu, ponieważ ci rzekomo nawołują do mowy nienawiści.
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła Ukrainę o zbrojne wtargnięcie na Krym, w wyniku czego zginął żołnierz i pracownik Służby Bezpieczeństwa. Zdaniem FSB do działań zbrojnych doszło w ostatni weekend. Jednocześnie zapewniła, że udaremniła próbę zbrojnego wtargnięcia na obszar Krymu. Informacjom FSB zaprzeczył ukraiński wywiad. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że władze Kijowa wybrały praktykę terroru, a nie szukania kompromisów. Ocenił, że działania Kijowa mają na celu odwrócenie uwagi społecznej, na przykład od złej sytuacji gospodarczej na Ukrainie. Jednak jest to bardzo niebezpieczna gra, powiedział. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Fundusz dla bohaterów. Będzie finansowe wsparcie dla represjonowanych za udział w proteście robotniczym Czerwiec 76. Szczegóły w naszym dzienniku. Krzeszów czeka na pielgrzymów. Łaskawa pani czeka. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem prałatem Marianem Kopką. Orędzie anioła stróża Polski. Polsko, bądź wierna Chrystusowi. Jesteś pod szczególną obroną Bożej opatrzności. W naszym dzienniku kolejne orędzie. Nie są sami. Drużyna rowerzystów Niniwa Team dzielnie przemierza trasę wyprawy dookoła Morza Czarnego. Dzielą się iskrą Bożego miłosierdzia. Pokonać migrenę. Jak poradzić sobie z bólami głowy? Radzi specjalista neurolog. Czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Sierpnia 1944 roku, czwartek. Wschód słońca 5:26, zachód 20:28. Na dworze 18 stopni. Zachmurzenie zmienne, stan wody w Wiśle 183 cm. Nocą z 9 na 10 nad Śródmieściem i Mokotowem pojawiają się brytyjskie samoloty. Dokonują udanych zrzutów broni i amunicji. Rejon Woli, ulica Żelazna, Grzybowska, Wronia i Ciepła w rękach polskich. Na Powiślu oddziały powstańcze umacniają swe pozycje. Artyleria niemiecka systematycznie ostrzeliwuje elektrownię zaopatrującą miasto w prąd. Po raz pierwszy Niemcy używają moździerza Karl, kaliber 610 mm, waga pocisku 2200 kg. Na Ochocie oddziały Rona prowadzą dalszą pacyfikację dzielnicy. Reduta Wawelska nadal odpiera ataki wroga. Wieczorem, po dwóch dniach kopania, obrońcy reduty mają gotowe przejście do kanałów. Po południu na miasto spada burza niemieckich ulotek zatytułowanych Ultimatum dla ludności Warszawy, wzywających mieszkańców do opuszczenia stolicy. Wczoraj z dala stali gdzieś, gdzieś daleko im do wczoraj. Rąk Boga. Jakże szczęśliwy jest ten, kto żyje w całkowitym zjednoczeniu i oddaniu się woli Bożej. Nie pyszni się sukcesami, ani nie traci ducha w przeciwnościach, wiedząc, że wszystko pochodzi z rąk Boga.
Jedynie wola Boża jest zasadniczą regułą Jego woli. Dlatego nie czyni niczego innego, jak tylko to, czego pragnie Bóg. Ani nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, co jest dziełem Boga. Nie angażuje się w mnóstwo przedsięwzięć, ale w sposób doskonały jedynie w to, co uważa za Boże upodobanie. Dlatego przedkłada najmniejsze obowiązki swego stanu nad działania wielkie i chwalebne, wiedząc, że te mogą być skażone miłością własną, a tamte, które płyną z obowiązku, z pewnością będą zgodne z wolą Bożą. Wtedy więc będziemy szczęśliwi, gdy przyjmiemy od Boga w doskonałej zgodności z Jego wolą wszystko, co On zadysponował, nie zważając na to, czy jest to miłe, czy też przeciwne naszym upodobaniom. Święta Joanna de Chantal tak wołała: kiedyż zakosztujemy słodyczy Bożej woli we wszystkim, co nas spotyka, zawsze widząc w tym upodobaniu naszego Boga, który z taką samą miłością i ku naszemu większemu dobru udziela nam zarówno przeciwności, jak i pociech. Kiedyż rzucimy się w ramiona naszego najukochańszego niebieskiego Ojca, Jego trosce powierzając nasze osoby i nasze sprawy, dla siebie pozostawiając jedynie pragnienie przypodobania się Bogu. Przyjaciele świętego Wincentego a Paulo tak o nim mówili za życia: Pan Wincenty jest zawsze Wincentym. Chcieli w ten sposób powiedzieć, że on w każdej sytuacji, zarówno trudnej, jak i pomyślnej, zawsze był jednakowy, zachowując pogodne oblicze. Żyjąc bowiem w całkowitym oddaniu się Bogu, niczego się nie lękał i niczego innego nie pragnął, jak tylko mu się podobać. W tym świętym oddaniu, mówiła święta Teresa, rodzi się wspaniała wolność ducha, będąca udziałem dusz doskonałych, a przynosząca im największe szczęście, jakiego tylko w tym życiu można zapragnąć, ponieważ niczego się nie lękając, niczego nie pragnąc, ani niczego nie pożądając z rzeczy tego świata, posiadają wszystko. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Szarzał świat, bo odnotu zbiera się. Bardzo prowadzić, dobrze? Modlitwę. Halo? Prosimy o prowadzenie modlitwy, tak? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcił imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mam pouczenia. Halo? Prosimy bardzo, zdrowaś Maryjo. Nie mam pouczenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pańscy biskupi sprzeciwiają się ustawie dotyczącej dewiantów seksualnych. Chodzi o przepisy o integralnej ochronie przed dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu, uchwalone w ubiegłym miesiącu przez parlament. Jeżeli mogę prosić o komentarz, ale chciałbym, żebyśmy wcześniej wysłuchali informacji, którą przesłał do nas ojciec Marek Raszkiewicz z Hiszpanii. Mówi o komunikacie i stanowisku biskupów metropolii madryckiej. Czas uzdrowienia, nie lamentacji. Taki tytuł nosi komunikat biskupów diecezji Alcalá de Henares i Getafe dotyczący przyjętej przez madrycki parlament ustawy o integralnej ochronie przed fobią LGBTI oraz dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu. Wielu ekspertów, a także środowiska wychowawcze alarmują, że przyjęta ustawa to narzędzie do narzucenia ideologii gender. Polemiczna ustawa została przyjęta 14 lipca bieżącego roku, a tydzień później ukazała się w dzienniku urzędowym. Biskupi podkreślają, że opiera się ona na antropologii, która neguje różnicę płciową między kobietą a mężczyzną oraz cielesną duchową jedność osoby. Tym samym ustawa jest sprzeczna z prawem naturalnym oraz anuluje nauczanie Pisma Świętego i Kościoła. Ponadto zamierza nawet zabronić publicznej modlitwy za osoby, które proszą o nią, aby zmienić orientację w swoim życiu, czytamy w nocie. Biskupi podkreślają, że ustawa jest atakiem na wolność religijną i sumienie, na prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także na wolność nauczania oraz na wolność osób do kierowania swoim życiem, czy też proszenia o pomoc, także religijną. Partie, duże związki zawodowe, większość mediów oraz dużo firm chce narzucić ideologicznie jedno myślenie, które anuluje wolność i odwagę, by szukać prawdy o ludzkiej osobie w jej cielesno-duchowej jedności i różnicy płciowej. Prawnie narzuca się ideologię, w tym wypadku ideologię gender, i ogranicza wolność sankcjami i prześladowaniami. Czytamy w nocie. Biskupi zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do dialogu. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Środowiska LGBTI zapowiedziały, że pozwą biskupów do sądu, ponieważ nawołują do nienawiści. Księże profesorze, prawo naturalne, prawo stanowione, ideologie i no, kwestia dialogu, czy on jest możliwy, argumenty, które możemy sobie nawzajem przedstawić. No, zacznę może od końca, mianowicie od tego, że dialog w tych warunkach wydaje się coraz bardziej utrudniony, bo z jednej strony mamy do czynienia z głosem prawdy i rozumu, jaki reprezentuje Kościół, i ośmieliłbym się powiedzieć, że właściwie jedynie Kościół dzisiaj reprezentuje takie stanowisko oparte na rozumie, racjonalności i racjonalnym odczytaniu świata. Natomiast z drugiej strony mamy zupełny bełkot. Mamy po prostu bełkot powiązany z jakimiś dewiacjami psychologicznymi czy psychiatrycznymi, bo do takich właśnie dewiacji psychicznych no zaliczyłbym mieszanie natury człowieka, demontaż tej natury człowieka, zrównywanie par homoseksualnych, czy par biseksualnych, czy transseksualnych z parami małżeńskimi. Przepraszam tutaj może za cynizm i ironię, ale no wyobraźmy sobie, że w dobie współczesnych napięć politycznych jakieś państwo wprowadza ustawę zrównującą pistolety na wodę z armatami, czy z bronią palną, i twierdzi, że mają one ten sam charakter odstraszający, ten sam charakter militarny. No to jest oczywiście głupota, to jest ewidentna głupota, i równie taką samą głupotą jest próba zrównywania związków homoseksualnych z parami małżeńskimi. To nie jest kwestia prawa, to jest kwestia roszczeń, które są reprezentowane przez określone grupy nacisku i które w gruncie rzeczy nie promują tych związków, ale degradują i poniżają pary małżeńskie, dlatego że zabierają im ich autentyczne prawa, natomiast przejmują je przez te związki homoseksualne jako przywileje. I dlatego śmiem twierdzić, obserwując to, co dzieje się we współczesnym świecie, że z jednej strony no właśnie mamy do czynienia z nasilającymi się atakami ze strony zideologizowanych grup politycznych, a z drugiej strony mamy opór i odpór ze strony właściwie wyłącznie Kościoła katolickiego, że ten dialog jest bardzo trudny. Możliwy jest natomiast dyskurs, możliwa jest dyskusja, i w tej dyskusji musimy zabierać głos i bronić
po prostu prawdy o człowieku bronić też godności rozumu ludzkiego. A co teraz zrobimy, bo jeżeli prawo stanowione jest, tylko zależy jakie ludzie mają sumienia, co na nich wpływa, bo po politykach katolickich, prawda, wierzących, no moglibyśmy się spodziewać, że będą stanowili mądre prawo w oparciu o prawo naturalne, że będą brali pod uwagę przekazania Boże i tak stanowili porządek społeczny, w którym no, nam będzie jakoś, no przyjdzie nam żyć i normalnie funkcjonować. Tylko że widzimy w Hiszpanii, ta rewolucja dokonuje się od dawien dawna. Pamiętamy chociażby manifestację, 2,5 miliona ludzi w Madrycie broniło rodziny, małżeństwa, no a i tak Zapatero robił co chciał. Tak, to jest przykład właśnie dyktatury. Dyktatury władzy, która nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma nic wspólnego z autentycznym porządkiem prawnym. Ale warto przypomnieć, że cała tradycja Europy, nawet jeszcze przedchrześcijańskich, wyrasta właśnie z bardzo wyraźnego rozróżnienia pewnej istotnej różnicy między prawem naturalnym a prawem stanowionym. Warto przypomnieć tej Antygonę Sofoklesa, która właśnie w imię prawa naturalnego sprzeciwia się władzy prawowitego władcy Kreona i postępuje wbrew prawu stanowionemu, kierując się właśnie autentycznym sumieniem odczytującym prawo naturalne. Cała tradycja chrześcijańska mówi jednoznacznie, że jeżeli prawo stanowione jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, że jeżeli ono koliduje z prawem naturalnym, nie obowiązuje w sumieniu. I dlatego też no po prostu my musimy takiemu prawu się sprzeciwiać. To znaczy nikt nie jest zobowiązany do tego, aby szanować takie prawo, aby to prawo respektować. Mamy natomiast prawo i obowiązek sprzeciwu wobec takich ustaw, wobec takich norm, bo one po prostu, raz jeszcze powtarzam, przeczą prawu naturalnemu, ale przeczą także po prostu dobru człowieka. Dlatego prawo i obowiązek sprzeciwu wobec takich ustaw to jest nasze zadanie, które nas dzisiaj dotyczy. Księże profesorze, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie drukarza z Łodzi. Pewnie sprawa też jest znana. Liczył on, że Adam Bodnar wesprze go w staraniach, aby łódzki sąd respektował konstytucyjną zasadę wolności sumienia w sprawie drukarza, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT. Tutaj Ziobro oświadczył wtedy, że nakazowy wyrok łódzkiego sądu o 200-złotowej grzywnie na pracownika prywatnej drukarni jest niebezpiecznym precedensem. Oczywiście to jest bardzo niebezpieczny precedens, natomiast no, nie chciałbym być tutaj złośliwy, ale wydaje mi się, że rzecznik praw, obecny rzecznik praw, nie tyle jest rzecznikiem praw obywatelskich, ile rzecznikiem praw Platformy Obywatelskiej. Dlatego no, trudno tutaj jakąkolwiek bezstronność o jego postawę sprawiedliwego arbitrażu w takich sprawach. Myślę, że to pismo, które pan minister Ziobro... Bo to było też inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? To wniosek o ukaranie złożyła policja, która postępowanie wprowadziła właśnie z inicjatywy rzecznika pana Adama Bodnara. No więc właśnie. Dlatego raz jeszcze podkreślam, że tutaj no, mamy do czynienia no, z sytuacją odwrócenia pewnych ról i myślę, że no, będziemy mieli teraz okazję przyjrzeć się temu, jakie stanowisko zajmie Rzecznik Praw Obywatelskich, czy stanie rzeczywiście na straży interesów lobby gejowsko-dewiacyjnego, czy stanie na gruncie praw człowieka wyznającego zdrowy rozsądek i mającego prawo, autentyczne prawo, niezbywalne prawo ludzkie do wolności sumienia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Po prostu zobaczymy. Dziękuję za komentarz, księże profesorze. Dziękuję także serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja. Wymiacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. Ta siejba ewangelizacyjna przez te 25 lat wydała już wiele owoców, ale...
Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Wysłuchania katechezy. Dzisiaj będą to fragmenty nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Przed nami katecheza, w ramach której zapraszam Państwa do wysłuchania przemówienia Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, skierowanego do młodzieży z 3 czerwca 1997 roku z Poznania. Oh.
dał nam Pan. Radujmy się i weselmy się w Nim. Na szlaku mej tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny spotykam się wszędzie z wyrazami wielkiej życzliwości i radości. Tak było we Wrocławiu, Legnicy, Gorzowie, Gnieźnie. Tak jest również tu, w Poznaniu. Drodzy mieszkańcy Grodu Przemysława, drodzy młodzi przyjaciele, z całego serca dziękuję Wam za to spotkanie i za udział w nim, tak liczny, choć jest to czas egzaminu, wystawiania ocen na świadectwa. Witam i pozdrawiam każdą i każdego z Was po kolei, a poprzez Was i z Wami pragnę powitać i pozdrowić całą polską młodzież, a także Waszych rodziców, wychowawców, duszpasterzy, profesorów i całe środowisko uniwersyteckie. Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do pasterza Kościoła Poznańskiego, do jego biskupów pomocniczych i do ludu Bożego umiłowanej archidiecezji. Pozdrawiam również księdza arcybiskupa Jerzego Strobę. Który w archidiecezji poznańskiej przez długie lata spełniał posługę pasterską. Dziękuję mu za wszystko, co uczynił dla Kościoła powszechnego, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Fragment Ewangelii świętego Mateusza, przed chwilą odczytany. Prowadzi nas nad jezioro Genezaret. Apostolowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa na drugi brzeg i oto, wiosłując w obranym kierunku, ujrzeli Jego samego, kroczącego po jeziorze. Chrystus szedł po wodzie, tak jakby to była ubita ziemia. Apostołowie przerazili się, nie mając że to zjawy. Na okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich odwagę. Ja jestem, nie lękajcie się. I wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzi. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa, gdy wobec silnego uderzenia wiatru uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj. Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł, czemu zwątpiłeś, mały wiary. To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego,
wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową. Ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ złądził. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. W jego wierze zabrakło istotnego elementu całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby. Zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia. Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Chrystusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem, to orędzie, któremu poświęciłem moją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis. Głoszę ludziom młodym na wszystkich kontynentach podczas podróży apostolskich oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży. To orędzie jest także tematem sierpniowego spotkania młodych z papieżem w Paryżu, na które was serdecznie zapraszam. Pozostaje jeszcze drobna kwestia finansowa. Ale poradzicie sobie. Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie, jak napisał święty Paweł, nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa, naszej nadziei. Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne. A zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc.
odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Mocna wiara. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz dziejowych, życiowych.